Proszę bardzo, tak wygląda. Początek taki serwisowy. Sobie z takich kafli betonowych ułożyłem początek. Tutaj dalej będzie kostka brukowa. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie ułożyłem tyle. Jest mniej więcej równo jak kartka papieru, ale zobaczymy, co będzie dalej. Tu to się podłącza tak, tu mamy podpłaszczyznę zespoloną, to jest uziemienie, tu jest, no, ła, ale urwał, tego pana chyba każdy zna. No się masz, Linux mam na imię, włączamy. Jest tu na komputerze zainstalowany Linux Manjaro z typem okien XFC. Menadżer graficzny XFC. Tak i nagrywarka DVD w wersji na USB. Zobaczcie, pięknie działa. Bo dlaczego nie? Powiem szczerze, jest niezły Saigon. Głośniki z giełdy kupione za 5 zł. Tutaj jak się na niebiesko świeci jeden z dysków, to jest dysk na kopię timeshift, czyli migawki systemowe. To tutaj działa bez problemu. Tutaj z timeshiftem nie miałem żadnych problemów w ogóle. Powiem szczerze, że jestem zadowolony, że to działa. Tylko po prostu mówię, że to jest jakaś większa awaria, która ostatnio właśnie też dzisiaj dostałem aktualizację z Canonicala timeshifta. Nic się nie zaczął walać. Wszystko działa jak trzeba, jak zresztą widzicie, tu też wszystko działa jak trzeba. Wszystko pięknie, weszliśmy sobie tylko tak, aby sobie tylko zerknąć, bo coś mi się zaczęło instalować dzisiaj. Jaka temperatura? Stopnie. Dobrze, działa, działa. Wyłączamy. Po co ma działać? Ja zawsze odłączam, bo na wieczór, bo wiecie, burza, takie sprawy, zawsze może coś się odwalić. Tak to wygląda z tej strony. Mój wóz terenowy. Tak wygląda ta kostka. No, tu będzie dalej szło aż mniej więcej dotąd. Albo jeszcze dalej to pociągnę, ale to zależy. A to mój ogródeczek. Mamy cebulkę. Mamy buraczki. A mamy różne zioła. Tu mamy inne warzywka. No, jak widać, nawet jakaś sałata się wyhodowała. Mamy bory. Pietruszkę.
Tam mamy cukinię, pomidory, kolejne cukinie, ogórki, mamy fasolkę, sałatę, pory i groszek i coś tam jeszcze, bo już nie pamiętam. O, idzie niezła, bo burza idzie chyba stamtąd. Będzie lało. Ale mimo, że będzie lało, powiem szczerze, podlałem cały ogródek. Mówię, czy będzie, czy nie będzie. Lepiej, żeby był podlany. Dobra, to trzymajcie się.